30 sierpnia wspominamy świętą Małgorzatę Wart, męczennicę. Małgorzata Wart pochodziła z arystokratycznej rodziny Kogleton. Była damą dworu księżnej Whittle w Londynie za panowania królowej Elżbiety I, córki Henryka VIII. Kiedy wybuchło krwawe prześladowanie, które rozpoczął Henryk VIII przeciwko kościołowi, zemsty za to, że papież nie chciał udzielić mu rozwodu. Na skutek tego Anglia oderwała się od Rzymu. Elżbieta I podtrzymywała prześladowanie kościoła. Do więzienia został wtrącony w oczekiwaniu na wyrok śmierci ksiądz William Watson, znajomy Małgorzaty, za to, że nie chciał podpisać ustawy parlamentu uznającej króla Anglii głową kościoła w tym kraju. Odmówił on także złożenia przysięgi królowej jako swojemu najwyższemu duchowemu przywódcy. Pod wpływem straszliwych tortur kapłan załamał się, ale kiedy został wypuszczony na wolność, żałował tego i głosił publicznie, że złożył przysięgę zmuszony do niej katuszami. Został więc ponownie aresztowany i wtrącony do więzienia. W obawie, by ksiądz Wilhelm ponownie się nie załamał i nie wyrzekł wiary katolickiej, Małgorzata zaczęła go potajemnie odwiedzać i umacniać wierze. Kiedy zaś zbliżał się wyrok śmierci, dostarczyła mu sznur, po którym zdołał uciec z wieży więzienia. Na nieszczęście pozostała lina zawiązana u okna, której Małgorzata nie zdołała odwiązać. Małgorzata została natychmiast aresztowana, a następnie poddana torturom, by wymusić na niej wskazanie miejsca, gdzie ukrywa się kapłan i aby sama także wyparła się wiary katolickiej. Mimo zadawania jej najbardziej wyszukanych mąk, nie załamała się. Skazano ją więc na śmierć przez powieszenie. Z całą odwagą weszła na miejsce stracenia i 30 sierpnia 1588 roku oddała za Chrystusa i jego Kościół swoją duszę. Papież Pius XI wyniósł ją do chwały ołtarzy w roku 1929, a papież Paweł VI kanonizował ją w roku 1970. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Małgorzata otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.